Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was kolejny eksperyment z piłeczką antystresową. Może pamiętacie filmik, w którym zrobiłam piłeczkę z Lumbens, czyli z gumkami do robienia bransoletek w środku, oraz z galaretką. I w tym filmiku po prostu włożę do zamrażarki moją piłeczkę antystresową i zobaczę, jak wygląda zamarznięta i w jaki sposób można wykorzystać zamarzniętą piłeczkę antystresową. I tak wygląda moja piłeczka po nocy w zamrażarce. Jak widzicie, tutaj jest taka rysa, pęknięcie. I w tym miejscu natnę balonik i spróbuję ściągnąć. I teraz ostrożnie ściągam balonik z piłeczki. Piłeczka jest bardzo zimna, więc to nie będzie takie proste. I chwilowo balonik jest dobrze przymarznięty. Tutaj w niektórych miejscach, jak widzicie, jest piłeczka oszroniona. Ja tych miejsc postaram się pozbyć. Wydaje mi się, że kiedy się opłuczę tą lodową kulkę, to oszronienie powinno się roztopić. I wydaje mi się, że wygląda już całkiem fajnie. Zaraz jeszcze właśnie włożę ją na chwilę pod wodę. Wydaje mi się, że tutaj tego można się pozbyć, można to drapać, można troszeczkę rozpuścić. I tak wygląda nadtopiona, zamarznięta piłeczka antystresowa. W tym pęknięciu dobrze dosyć widać lumbent, czyli kolorowe gumki. Jest to dosyć ciekawa sprawa właśnie, że powstaje takie pęknięcie. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość i przez to takie piłeczki po prostu pękają. To nie jest pierwsza piłeczka antystresowa, zamarznięta, którą zamroziłam i która pękła. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa dekoracja zimowego ogrodu może. Może macie jakieś inne pomysły, w jaki sposób można wykorzystać taką piłeczkę antystresową. W każdym razie do następnego razu zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Cześć!